Siema, z tej strony Kuba731, a to jest ponownie Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2. Jesteśmy właśnie przy tej dzielnicy Florencji, gdzie trwa ten główny wątek fabularny, gdzie trwa druga sekwencja i jesteśmy niedaleko. Ja się zamierzam pójść do punktu widokowego, żeby zsynchronizować część mapy na obszarze miasta Florencji, więc się tam udamy. A poza tym właśnie tam jesteśmy, więc co, wyruszamy. Idziemy. A jak ostatnio pamiętacie, wykonywaliśmy chyba. Nie, tak, rozpoczęliśmy właśnie drugą sekwencję, gdzie spotkaliśmy przywódczynię kurtyzan, niejaką Paulę, czyli siostrę naszej służki rodziny Auditore, która nam pomoże w przeżyciu właśnie w takiej trudnej sytuacji we Florencji, jaką Ezio tutaj ma, kiedy wspinamy się. A poza tym nauczyła nas akurat wtapiania się. Nauczyła nas, jak się wtapić tłum i. Wtapić się w tłum i robić takie kradzieże uliczne. No i oczywiście byliśmy też w pracowni Leonarda, gdzie Ronaldo naprawił nam ukryte ostrze dzięki napisanym papierom, które były tam. Naprawił nam ukryte ostrze i wykonaliśmy pierwsze zabójstwo z ukrycia, co oczywiście za trzecim razem chyba lub czwartym poszło. I mamy właśnie ukryte ostrze, jak możecie zauważyć. Za peleryną Ezia. I teraz kontynuujemy datę. No i kontynuujemy dalej przygodę jako Ezio Auditore. Ale najpierw synchronizacja. Synchronizujemy teren. To co? To rozpoczynamy grę. No i oczywiście skok wiary. Super. O, mam te tutaj strony kodeksu. Wiecie co? Właśnie Leonardo mówił, że żebyśmy przynosili mu te różne takie te strony, dzięki czemu on może je odszyfrować i nam przekazać, co jest na tych stronach zapisane. O, tutaj! Te strony kodeksu. I proszę bardzo, tutaj są te strony kodeksu. To poczytaj. Możemy nawet zobaczyć te strony kodeksu i widzieć tutaj schemat, jak jest zbudowane ukryte ostrze. To jest bardzo ciekawe, muszę przyznać. Brak danych tekstowych. Zbliż, żeby zobaczyć dane wizualne. Tutaj też będę musiał ewidentnie te strony pozbierać. Ale może najpierw udajmy się, nie wiem, do Marszanda. No właśnie, do Marszanda się udajmy. Żeby kupić sobie, powiedzmy, mapę, gdzie są właśnie lokalizacja wszystkich skarbów. Palazzo Medici. Pałac Medyceuszy, no proszę bardzo. Czyli... Okej, zatrzymajcie i sobie poczytajcie sobie.
No pięknie. No proszę, tutaj mamy skarb jeden. Zbierzmy sobie. Okej, wspinamy. Okej. Ich jak na razie nie możemy się ich pozbyć. Ze względu na to, że ja mam akurat tylko ukryte ostrze. No tak. No i najwyraźniej tutaj nie kupimy sobie tej mapy. Najwyraźniej Marszant jest po prostu chyba po tej, nie wiem, części. Będzie trudno zakupić, dobra. Olewam to. Zbierać te strony kodeksu? Może jednak nie. Bo akurat tutaj jedynie mamy ukryte ostrze, a nie mamy jeszcze żadnej broni, czyli no jak pamiętacie, no straciliśmy, mieliśmy miecz, ale straciliśmy go. Więc to odpada. No moglibyśmy pójść do... Więc dobra. Pójdźmy do kolejnego punktu. A proszę, tutaj jest jeszcze jeden skarb. Okej, tutaj skoczmy. Oj! No pięknie, jeszcze straciłem sporo zdrowia. Otwórzmy skrzynkę. Tutaj mamy jakiś tam... Patrzcie, mamy tutaj jakąś taką inną gildię. Bo jak mogę wam zdradzić, że ci tam na górze taki jak widzicie ten symbol, to są członkowie gildii złodziei, czy tacy złodzieje. I tam też, no... Można domyślać się, co oni tam robią. Po prostu... No pięknie, znowu. Okej, spadamy. No nie, no ślepy zaułek. Okej, tutaj. No Ezio, wspinaj się. No co? Widzieliście to? No nie, ja nie wierzę. Serio, spadłem. Damn, amigo! We only wish to talk to you. No Ezio, wspinaj się. Excelente! He's running straight. Okej, tutaj! Ezio! Okej, uciekliśmy im, ale to i tak nic nie zmienia. Nie, teraz będą to tutaj nam... Okej. No i jesteśmy już prawie na...
Okej, okay, już jesteśmy przy tym punkcie widokowym do synchronizacji naszej mapy. Warto jednak to odblokować. Bo dzięki temu możemy wiedzieć o całym położeniu, znaczy o Pedle Degli Inuko Kenti. Serio? Tutaj jest znowu ten symbol. Widzicie ten symbol właśnie czerwonego oka? To tam właśnie jest gdzieś ten taki znak, gdzie tam pojawi się kolejna łamigłówka z pewną prawdą. Ale może teraz tego nie zrobię. A wiecie czemu? No po prostu... Pięknie... O, zdobyliśmy trofeum. Super. Bo może ja chciałbym skupić się głównie na wątku głównym Chciałbym się skupić na innych rzeczach. Okej, okay, tutaj jest skarb. Więc zbieramy go. Okej. Okay. I synchronizowaliśmy, dobra. I to jest akurat to tutaj. Okej. Ale tak jak mówiłem, to może zrobimy to kiedy indziej. Na razie wróćmy do kurtyzy. Wróćmy do... Do Paoli po kolejną misję i... Może się podleczymy. Tak, podlecz mnie. No, super. Okej, okay, to się udajmy tam. No i jesteśmy. No i weźmy i kontynuujmy. Dalej ten wątek. Tak. You were gone for quite a while. Leonardo likes to talk. That he does, but I trust he did more than talk. O nie, spóźniłem się. I've given you the skills. Leonardo's given you the blade. All... No tak, spóźniłem się. Is the deed. Where can I find Uberto? According to my girls, he'll be attending an unveiling tonight of Verrocchio's latest work. It will be held at the Santa Croce Cloister. Watch over my mother and sister while I'm away. Of course, Ezio. As if they were my own. Oskarżyciel sędzia Kat. No niestety spóźniłem się i nie wcisnąłem kwadratu. No szkoda. Ale chyba nie da się cofnąć. Chociaż dobra, jeszcze raz spróbuję. Wiem, że też oczywiście przedłużam mój filmik, ale naprawdę chciałbym to spróbować jeszcze raz. You were gone for quite a while. Leonardo likes to talk. That he does, but I trust he did more than talk. Okej, no proszę bardzo. Impressive. I'm rather fond of it myself. I've given you the skills. Leonardo's given you the blade. All that remains is the deed. Where can I find Uberto? According to my girls, he'll be attending an unveiling tonight of Verrocchio's latest work. It will be held at the Santa Croce Cloister. Watch over my mother and sister while I'm away. Of course, Ezio. As if they were my own. Jakie oczy zrobiła? Oskar, cześć, sędzia i Kat. Idź na wystawę dzieł sztuki w Santa Croce, znajdź Uberto i dokonaj zemsty. No proszę,
No to tym razem dokonamy zemsty na zdrajcy rodziny. W końcu. No to co, udajmy się i zemścimy się nad tym zdrajcą. O, mamy tutaj wzmiankę u Umberto Albertiego. Okej, to poczytajmy. Umberto Alberti. Trusted friend of the Auditore family. According to the history books, this guy was a saint. He prosecuted murderers, rapists, the worst criminals. One of the best lawyers in Italy, he won every case, in spite of the fact that he was self-taught. Now, I found a back door into the Templar's database server. I've been combing it for some kind of smoking gun. I found it. Apparently, Uberto's family was evicted by the Medici Bank. Uberto's been aching for revenge ever since. And the Templars promised him support. Ezio's father was standing in the way, and Uberto was jealous of his influence over the Florentine government. Two birds with one stone, isn't it? It looks like Uberto used his election to the Signoria as his opportunity to strike. Umberto Alberti. Okej, tutaj mieliśmy jakby powiedzieć taki filmik wprowadzeniowy, który daje nam takie pewne informacje dotyczące każdego z celów erów, które my jako Ezio będziemy zabijać. Okej. Okay. Umberto Alberti, rok narodzin 1416. Profesja gonfaloniere di giustizia, chorąży sprawiedliwości, zdrajca. O, właśnie odtworzenie filmiku i tam właśnie jest tam, jak się opowiada właśnie o tym Umberto Albertiego. Czyżby Umberto Alberti pracował jakby, nie wiem, dla templariuszy? Bo można by tak podejrzewać. Okej, to udajmy się i dokonajmy w końcu zemsty. I to akurat będzie tutaj. To może jeszcze punkt widokowy odblokujemy. Wiem, że to może być przedłużone, ale naprawdę warto jednak synchronizować te, powiedzmy, tereny. Żebyśmy byli obeznani z rozmieszczeniem. A to może je... Albo nie! Okej, to udajmy się. W końcu się zemścimy na Umberto Albertiego za zdradę. No mamy ukryte ostrze, ale to też będzie niebezpiecznie, ze względu na to, że będą też tam strażnicy. Jak pamiętamy z poprzedniej części, na pewno tam będzie duża obstawa, a zadanie będzie takie proste. Bo jedynie mamy ukryte ostrze, ale w żadnej broni białej nie mamy. Okej, okay, jeszcze tutaj strażnik. Okej. Okay. O, proszę bardzo. Jaka efektywna... O nie, prawie spadłem. No i oczywiście narobiłem hałasu dość dużego. Dobra. A tutaj jest skarb! Okej, okay, to bierzemy. No i się udamy. W końcu się zemścimy na tym zdrajcy. No, na pewno mu nie odpuści. Na pewno ty mu nie odpuści za to, co on zrobił.
Santa Croce. Again with this, you have overstepped your bounds, Uberto. Who are you to speak of bounds? You who have crowned yourself Lorenzo di Medici, Principe of Firenze. I've done no such thing. Of course not. Ever innocent. How convenient. At least now we see how far your reach extends, which is to say, nowhere at all. It has proved a valuable lesson for me and my allies. Yes. Your allies, the Pazzi. Is that what this is about? Be careful with your words, Lorenzo. You might attract the wrong sort of attention. No proszę, oto właśnie... Właśnie Umberto Alberti i z Lorenzem de Medici, okej. Opatrzcie! Tam jest właśnie ten symbol. Ale się tym nie zajmiemy. Dobra, to właśnie jesteśmy tutaj. I trzeba się jakoś tam przedostać. A najgorsze jest to, że będziemy podatni na wykrycie. Więc wtopmy się w tłum, w otoczenie. I nie dajmy się wykryć. Okej, o proszę, mamy tutaj kurtyzantki. Okej, wiecie co? Wynajmijmy je, żebyśmy mogli wejść. Albo przynajmniej... Damy ją wodę tu o tesoro, a? O proszę, kurtyzantki zajęły się tymi strażnikami, dzięki czemu możemy z łatwością przedostać się tam. Good evening, gondoliere. To you as well. I trust you're enjoying yourself. Oto on, zdrajca. And to think I once thought of Giovanni as brother. Jeszcze jak on kłamie w żywe oczy innym ludziom. Jak ja z niego szumowina. Okej, wtopmy się w... Tak jak w Assassin's Creed'zie, ci wtapiamy się w otoczenie. Wtapiamy się w otoczenie, żeby być niewidocznym i wykryć okazję, żeby go w końcu pozbyć się. I am no such thing. As Gonfaloniere, it is my duty to ensure that the city of Firenze remains a shining beacon of justice. Corruption and its ilk shall find no purchase here, so long as I am in control. You are a treasure, Uberto. I hope Lorenzo recognizes that. Yes, our great leader, Lorenzo. I'll see you ladies later. No to zabijamy go. You! No i proszę bardzo. Zabijamy go. No i zabiliśmy... No i dokonaliśmy zemsty. You would have done the same to save the ones you love. Yes, I would. And I have. Proszę bardzo, zabiliśmy Umberto Albertiego. The auditorium not dead. I'm still here. Me! Ezio! Ezio Auditore! No i zemściliśmy się. Poczekajcie, mamy jeszcze taką notatkę. Odziwianego auditore. Tylko nie wiem, czy...
Okej, to jest notatka od Giovanniego Auditore, gdzie on od ojca, gdzie pisze ewidentnie do Lorenza o jakimś spisku. I wow, czyli Giovanni napisał ten list tuż przed tym, jak gwałtownie Giovanni i pisał ten list ewidentnie wtedy, gdy w tym dniu, gdzie go aresztowano razem z Federico i Petruciem. No to zatrzymajcie sobie i poczytajcie. A teraz uciekamy. No, Ezio, jakby powiedział swojem, powiedzmy... Powiedział wszystkim, że rodzina Auditore jeszcze nie zginęła i on nadal żyje. A poza tym dokonaliśmy zemsty nad zdrajcy, więc dobra. A tutaj mamy piórko. Okej, no oczywiście musimy uciekać stąd. No i proszę, uciekliśmy. No i w ten sposób dokonaliśmy zemsty. List od Umberto Albertiego zdobyty. Właśnie ten, który przyczyniliśmy. Dokumentacja spisku zdobyta. Co zdobyta? Patrzcie tutaj. Mamy jakąś taką fajną... Mamy tutaj jakby powiedzieć... Fajną, nową funkcję w menu gry. Spiskowcy, poczytajmy. Patrzcie bardzo. Tutaj się okazuje, że tutaj mamy... Ezio zabił Umberto Albertiego. Nieznane, na liście nie żyje. To najwidoczniej jest lista spiskowców, którzy sięgają do takiej, powiedzmy, władzy. Tutaj mamy Verigo de Pazzi i Francesco de Pazzi, jeszcze w Toskanii i dodatkowo Wenecjanin, wiele innych osób. Tutaj ewidentnie będziemy, jakby to powiedzieć, ewidentnie te osoby zabić, i oczywiście też członków rodziny de Pazzi, czyli Verego, jak i chyba jego ojca Francesco. Tutaj się też pojawia ten wątek z zabójstwem tych członków tego spisku. Co najwyraźniej to są ewidentnie templariusze. I Umberto do nich należy. Oczywiście zabiliśmy Umberto i dokonaliśmy zemsty. I jakby powiedzieć, Ezio jeszcze szybko przemówił, że jakby to powiedzieć... Że on jeszcze żyje i rodzina Auditore jeszcze nie zginęła. No ekstra. Dobra. To może zesynchronizujmy sobie mapę. Ale tam musimy się z powrotem udać. No dobra. Ale w końcu się udało. Zemściliśmy się właśnie na Umberto za zdradę. I w końcu się zemściliśmy. No okej, idziemy na górę. No i ewidentnie po zemście, po wykonaniu zemsty przez Ezio, no cóż, to teraz nie wiadomo, co Ezio dalej będzie planował. No, w końcu się zemścił. Ale teraz zastanówmy się, co Ezio zrobi dalej. Okej, udajmy się tutaj.
No i co? No to skok... No to synchronizujemy i robimy skok wiary. Powiem tak, bardzo ładna grafika tutaj jest, jeżeli się gra na PlayStation 4 w tą grę. Okej, skok wiary. Okej, zabójstwo. No powiem wam tak, warto korzystać z ukrytego ostrza. Czy mało pieniędzy tutaj posiadał ten strażnik. I cóż. Ej, to może dzisiaj zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i też jak razem ze mną i i oczywiście Etsiem cieszycie się, że w końcu zemściliśmy się nad zdrajcą rodziny. W następnym odcinku no trochę będę tutaj ewidentnie eksplorował tą dzielnicę we Florencji i ewidentnie też będę kontynuował wątek główny i zobaczymy dalej, jak to dalej się potoczy, bo jak widzicie, po zabiciu Umberto Albertiego nadal jesteśmy ewidentnie wykrywalni i zobaczymy zobaczymy jakie dalsze losy będą czekać naszego bohatera po zabiciu właśnie zdrajcy Umberto Albertiego. Na razie to na tyle, więc subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie, a my się widzimy w następnych odcinkach z tej serii. Na razie to na tyle. Na raja, spadam! BOOM!